Dzień dobry Państwu. Nierzadko dostaję od Państwa pewne sugestie na temat tego, czym powinienem zająć się w najbliższym odcinku. Często są to materiały osób niewierzących, ateistów, którzy w różny sposób przekonują, starają się udowodnić to, że Bóg nie istnieje. Ja natomiast z różnych względów, wydaje mi się często logicznych, nie za bardzo odczuwam potrzebę polemizowania z tego typu treściami. Proszę mnie jednak dobrze zrozumieć, ja z żadnych powodów nie czuję się lepszy od osób niewierzących czy ateistów. Ja po prostu zwyczajnie nie odnajduję sensu w polemice z treściami, które chcą mi udowodnić nieistnienie Boga. Ja jestem katolikiem i w mojej skromnej tutaj oto działalności zajmuję się raczej odczarowywaniem tego, jakie jest wyobrażenie na temat Kościoła, katolików, naszej wiary itd. I właśnie dlatego dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć na film pod tytułem 10 pytań, na które chrześcijanie nie znają odpowiedzi. Film jest autorstwa Łukasza z kanału Śmiem Wątpić, natomiast Łukasz wystąpił tutaj gościnnie na kanale Karionera. Na wstępie może powiem, że jest znacznie więcej niż 10 pytań, na które chrześcijanie nie znają odpowiedzi. My katolicy wierzymy bowiem, że Bóg nie jest na tym samym poziomie intelektualnym, co my ludzie. Siłą rzeczy zatem z założenia istnieje niezliczona mnogość tajemnic, pytań i nieodgadnionych zagadnień na temat Jego działania. Zdaję sobie sprawę, że u pewnej części osób ten brak możliwości ogarnięcia transcendencji jest niejako dowodem na to, że ta transcendencja nie istnieje. Ja natomiast jestem katolikiem, w transcendencję i w Boga wierzę, zatem nie wyciągam z tej niemożliwości ogarnięcia czegoś ludzkim umysłem wniosków, że Bóg nie istnieje. Mówię o tym w tym nieco przydługim wstępie, dlatego że nie będą to odpowiedzi na 10 pytań, które w 100% od kropki do kropki opiszą, czym jest Bóg, kim jest, czym się kieruje i jak motywuje swoje działania. On z istoty jest nieosiągalny, nienamacalny i nie do ogarnięcia przez nasze umysły. Moje odpowiedzi będą raczej chęcią wytrącenia widzów Karionera i Łukasza z torów, na które zostali oni naprowadzeni. W mojej ocenie są to tory fałszywego wyobrażenia na temat tego, czym jest Kościół, Pismo Święte itd. Zanim przejdziemy do sedna, jeszcze jedna rzecz. Jestem katolikiem, mimo że film nazywa się 10 pytań, na które chrześcijanie nie znają odpowiedzi, to będę odpowiadał oczywiście z punktu widzenia katolika, a nie protestanta czy osoby prawosławnej. To przechodzimy do rzeczy. Czy będąc w niebie, nie będziesz czasem cierpiał tak czy siak? Według Kościoła katolickiego niebo to jest doskonałe życie z Trójcą Świętą i komunia życia i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi. Niebo jest spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. I to wszystko przez wieczność. Zdaję sobie sprawę, że film na YouTubie ma pewną konwencję, pewne wymogi formalne i musi w atrakcyjny sposób, najlepiej w punktach, krótko przyciągać uwagę widza i atrakcyjnie go zajmować. Jednak stoję na stanowisku, że jeżeli mamy coś poważnie i merytorycznie przeanalizować, to warto pochylić się nad całością zagadnienia bez wyrywania niektórych rzeczy z kontekstu. Łukasz dzieli punkt 1024 na dwa punkty, 1023 i 1024. Tymczasem punkt 1023 brzmi inaczej i stanowi on bardzo dobry wstęp do wszelkich rozważań na temat tego, co Kościół katolicki naucza na temat nieba. Ten przepis i kolejne inne w pełni przedstawiają to, czym jest niebo według Kościoła katolickiego, według Pisma Świętego, według Boga. Nie zakładam absolutnie Łukasza złej woli. Myślę, że to właśnie te wymogi filmiku YouTube'owego, a nie jakaś celowa niestaranność. Abstrahuję już od tego, że pełne objawienie Boga nie zawiera się tylko w katechizmie Kościoła katolickiego, ale także w tradycji, w Piśmie Świętym czy w objawieniu Bożym. Chrześcijaninie, czy w Twoim życiu są jakieś osoby, które kochasz, a które są niewierzące? Tak, jest ich wielu. Katolik w zasadzie jest powołany do miłości do każdego człowieka, w tym także do nieprzyjaciół.
rzecz jasna, inną miłością jest miłość do matki, do ojca, do syna, do rodzeństwa, a inną miłością jest miłość do kolegi, dziewczyny, czy właśnie wroga, albo no nie wiem, osoby, która ci wulgarnie wyrzuca w komentarzach na YouTubie. Jeżeli tak, to czy czasem pobyt w niebie ze świadomością, że osoby, które kochasz, cierpią obecnie niewyobrażalne męki, nie byłby czasem nie do zniesienia? To w mojej ocenie tak nie działa. Następujący jest tok rozumowania katolika w tej sprawie. Bóg każdemu człowiekowi dał wolną wolę. Bóg dał nam też pewne obietnice, troskę, opiekę czy zasady moralne, których przestrzeganie prowadzi do szczęścia. Daje człowiekowi poczucie radości i spełnienia. Jednak człowiek, posiadając wolną wolę, może wybrać grzech. Jest to bardzo duże zatroskanie, ból, smutek ze strony katolika, jeżeli bliska mu osoba odchodzi od Pana Boga, wybiera zło na przykład. Na pewno skoro czytałeś punkty katechizmu Kościoła katolickiego, to z pewnością znasz także punkty 1033 i dalsze, które mówią o piekle właśnie. Katolik wierzy, że dobrowolne odrzucenie miłości Boga powoduje rozdzielenie go z Nim. Jeżeli katolik grzeszy przeciwko Bogu, grzeszy przeciwko bliźniemu, grzeszy przeciwko sobie samemu, wybiera świadomie zło, wybiera je dobrowolnie, żyje w grzechu śmiertelnym, nie pokłada nadziei w miłosierdzie Boże, to sam siebie wyklucza z miłości, z jedności z Bogiem. I katolik, znając tą konsekwencję piekła, chce dla swojego bliźniego, dla swojego wroga także, jak najlepiej. I chce go uchronić przed tą nieprzyjemną, mówiąc oględnie, konsekwencją. A żeby to zrobić, nakłania go w różny sposób do tego, żeby świadomie odrzuciła zło w swoim życiu, żeby wybrała dobro. I zmierzam w tym wszystkim do tego, że doczesne życie człowieka jest po to, żeby się zbliżać do Boga. W swojej niedoskonałości, w towarzystwie niezliczonej ilości upadków, każdego dnia, każdego tygodnia i roku zbliżać się do Niego, tworzyć z Nim mocną relację. A robi to człowiek z miłości do Boga, z chęci bycia z Nim po śmierci w jedności. I jako, że katolik nie tylko dla siebie samego chce dobrze, ale też dla bliźniego, to w życiu doczesnym stara się, by jego bliskie osoby też takiej jedności dostąpiły. I przepraszam za ten wstęp, ale przy odpowiedzi na Twoje pytanie nie można pominąć tego wątku. Czy czasem pobyt w niebie ze świadomością, że osoby, które kochasz, cierpią obecnie niewyobrażalne męki, nie byłby czasem nie do zniesienia? Bóg nie wymyślił sobie tego mniej więcej tak, że siedzimy sobie bezczynnie i biernie jakieś 70-80 lat na ziemi, po czym umieramy i ci, co dobrze przeżywali swoje życie, idą do nieba, a źli idą do piekła. Bo pytanie, które postawiłeś, taki scenariusz zakłada, że żyjemy od siebie odseparowani, nieświadomi swoich wyborów, nieświadomi wyborów swoich bliskich, właściwie bez relacji z tymi bliskimi. I że po śmierci dzieje się mniej więcej coś takiego, że o kurczę, nie modliłam się za mojego syna, nie walczyłam o niego. Przez 70 lat życia nie widziałam mojego syna, nie zapomniałem się niego modlić, w sumie zapomniałem go kochać, troszczyć się o niego. I co teraz? Nasza misja na świecie to jest kochać ludzi, a jednym z najpiękniejszych przejawów tej miłości jest uratowanie bliźniego przed złem. Nie wspominając już o nadziejach na czyściec, czyli tak zwane końcowe oczyszczenie. Natomiast co po śmierci? Czy osoba, która żyje już w niebie, w jedności z Bogiem, cierpi z tego powodu, że w wyniku jego całożyciowych starań o swoją bliską osobę, ta druga osoba, ta bliska osoba jest teraz w piekle i cierpi męki? No z pewnością nie. Dlaczego? Ponieważ z objawienia Bożego wynika jasno, że życie w niebie, życie w jedności z Bogiem nie wiąże się z żadnym cierpieniem. Jest to tak, jak powiedziałeś, jak stanowi katechizm, stan najwyższego i ostatecznego szczęścia. Ale jak jest dokładnie, jak człowiek się tam czuje, jak się zachowuje, jak niebo wpływa na ludzi, jak wpływa na człowieka jedność z Trójcą Świętą, tego, uwaga, nie wiemy. Bo na to Pismo odpowiada, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Ja wiem i ja zdaję sobie sprawę, że tak po ludzku człowiek chciałby sobie to wszystko w swojej głowie poukładać, zrozumieć, przyjąć, przetrawić i żeby wszystko było jasne. Jednak Łukaszu, wierzę. I tradycja, i nauka Kościoła, i Pismo Święte to potwierdzają, że Bóg jest kimś znacznie większym od możliwości mojego umysłu do ogarnięcia. No i że serce ludzkie nie jest zwyczajnie tego w stanie pojąć. Czują ból bez ani chwili wytchnienia. Bez przerwy. Za karę, za niewyobrażalny grzech, jakim jest oczywiście nie bycie wystarczająco naiwnym, żeby kupić waszą historyjkę. Przepraszam cię, Łukaszu, ale w mojej ocenie tutaj trochę źle ustawiasz sprawę i nieco upraszczasz naukę Kościoła. Zakładam znów, że to wynika z potrzeb atrakcyjności filmiku, a nie ze złej twojej woli. Skoro sięgnąłeś już nauczania o niebie, to myślę, że warto przewertować katechizm Kościoła katolickiego parę stron dalej. Warto w mojej ocenie w ten sposób poukładać sprawy, że Bóg nie przeznacza nikogo do piekła, ale to człowiek przez samo wykluczenie wyłącza się z jedności z Nim i wybiera w konsekwencji piekło. A ten wybór, przypomnę, polega na życiu w grzechu śmiertelnym, bez żałowania tego grzechu, odrzucenie miłości Boga i konsekwentne aż do śmierci odrzucanie Jego miłosierdzia. To wolny wybór człowieka, samo wykluczenie. I mała prośba, jeśli mogę sobie pozwolić. Mnie to nie uraża, ale myślę, że wiele osób może urazić. Nie za bardzo widzę potrzeby nazywania historii zbawienia, nauki Kościoła czy treści Pisma Świętego historyjką. Poza tym myślę, że to raczej utrudnia niż ułatwia dyskusję. Jeżeli będziemy rozmawiać na argumenty, a nie na pejoratywne zwroty, to myślę, że będzie nam dużo łatwiej. A jeżeli Bóg tak sprawi magicznie, że ty będziesz się cieszyć pobytem w niebie tak czy siak, to czy czasem nie odjął od ciebie części tego, czym ty jesteś? Nie odjął, bo katolik wie o tym wszystkim, co wcześniej powiedziałem. Wie, czym jest życie doczesne, wie w teorii, jak dostać się do nieba, wie, czym jest czyściec i że może sobie wybrać piekło. Katolik wie, że nawet jeżeli człowiek jego rodziny jest złodziejem albo mordercą i każdego dnia świadomie i dobrowolnie wybiera zło, czyniąc te rzeczy, nie, zabijając i kradnąc, i że będzie robił tak do końca swoich dni, to katolik wie, że on, mimo że jest członkiem jego rodziny, wybiera sobie zło, wybiera konsekwencje piekła za swoje czyny. Czy jest mi z tego powodu źle, jest mi smutno? Owszem, po ludzku tak. Pewnie z emocjami przez całe życie, nie po śmierci, będę musiał sobie poradzić. Jestem po śmierci tym samym katolikiem i ojcem, jakim byłem przez całe życie. Co się dzieje ze mną po śmierci? O tym powiedziałem już w tej minucie. Nie wiem za bardzo, cóż osobie wierzącej miałoby być tu odebrane. Jeżeli matka chrześcijanka kocha swojego syna ateistę i po śmierci znajdzie się w niebie, korzystając z wszystkich uroków nieba, bez jakiegokolwiek żalu, bólu lub rozpaczy z faktu, że jej syn jest obecnie torturowany, ostatecznie przez Boga. Ta teza, że syn jest torturowany przez Boga w piekle, to szczerze mówiąc nie do końca wiem, jak się do tego odnieść. Bo zwyczajnie niczego takiego Bóg, Pismo Święte czy Kościół nie głosi. Nie wiem, jak ci to, Łukaszu, wyszło, że Bóg torturuje w piekle ludzi. Jak wyglądały ostatnie dni Judasza? Tutaj jestem zobowiązany, by Państwu powiedzieć, że w tym wątku dotyczącym ostatnich dni Judasza używam nierzadko przykładów pochodzących z tekstu pana Jana Lewandowskiego, który napisał dla portalu Opoka. Muszą Państwo też wiedzieć, że przytoczone przez Łukasza za chwilę tezy o rzekomej niespójności tego, jak Biblia opisuje ostatnie dni Judasza, to są tezy Karl-Heinza Deschnera. Łukasz o tym akurat nie wspomina, ale jest to powielenie właściwie tych tez w większości. Usiądź spokojnie, weź swoją Biblię, weź czystą kartkę papieru i napisz na jej szczycie ostatnie dni Judasza. A potem sporządź dokładny spis tego, co przydarzyło się Judaszowi pod koniec jego historii. Jedyne opisy jego ostatnich dni znajdziesz w tych dwóch fragmentach. Zwróć uwagę na to, czy Judasz żałuje za to, co zrobił? Szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony tym akurat argumentem. Zaskoczony, Łukaszu, ponieważ wydaje mi się to bardzo proste do odrzucenia.
Wydaje mi się, że z faktu, iż jedna osoba napisała coś z pewnej perspektywy, a druga osoba z innej, nie wynika, że całe to zjawisko opisywane przez obie te perspektywy nie miała miejsca. Albo w jakikolwiek sposób podważa wiarygodność całego pisma, czy nie wiem właściwie, co miałaby udowodnić. Autorem wspomnianej przez Łukasza Ewangelii jest oczywiście ewangelista Mateusz, natomiast autorem Dziejów Apostolskich jest ewangelista Łukasz. Mateusz pisze, że Judasz zdradził Chrystusa, wydał go i żałował swojego czynu. Natomiast Łukasz, ewangelista w Dziejach Apostolskich, pisze, że Judasz zdradził Jezusa, wydał go i nie wspomina o tym, że żałował swojego czynu. Nie wspomina także o tym, że nie żałował swojego czynu. Po prostu pomija ten aspekt. Nie za bardzo wiem, na cóż miałby to być dowód, niż na to, że Judasz zdradził i wydał Jezusa. A to, czy żałował, czy nie, jest rzeczą już drugorzędną. Na przykładzie, jeżeli dwie osoby widziały bójkę i niezależnie od siebie jedna powiedziała, że była bójka, lała się krew i chłopcy się popłakali, którzy się bili, a druga osoba napisała, że była bójka, chłopcy się bili i tyle, to czy z powiązania tych dwóch relacji można wywnioskować, że bójki nie było? No chyba nie. Kto kupuje pole? Tu również nie dostrzegam żadnych sprzeczności. Omawiane dwa źródła zawierają tylko pozorną rozbieżność na temat tego, kto kupił pole. Pozorną, gdy czytacie ją powierzchownie. Mateusz pisze, że arcykapłani kupili za srebrniki pole. Natomiast Łukasz Ewangelista w Dziejach Apostolskich, cytując Piotra, który to Piotr streszczał, zdając relację, że za pieniądze niegodziwe zdobyte nabył ziemię i spadłszy głową w dół pękł na pół. Zwróćmy uwagę, proszę, na to streszczenie Piotra, na to zdanie relacji. Łukasz z kanału Śmiem Wątpić nie wspomina o tym, że fragment z Dziejów Apostolskich dotyczy uzupełnienia grona 12. A jest to sedno i główny wątek wypowiedzi Piotra. Piotr, uzasadniając konieczność uzupełnienia składu 12, szybko zdaje po prostu relację na temat Judasza. Po prostu wspomina mimochodem. Judasz, który za pieniądze niegodziwie zdobyte nabył ziemię i spatrzy głową w dół, pękł na pół. Jako, że to się stało, to przejdźmy do sedna rzeczy. I tu rozwija główną wypowiedź o konieczności uzupełnienia grona 12 apostołów. Wspomniany Jan Lewandowski w tekście dla portalu Opoka wspomina lepszy przykład. Gdy w codziennym życiu mówimy na przykład, że ojciec kupił synowi deskorolkę, to nie oznacza to wcale, że syn nie mógł zrobić tego sam, tyle że za pieniądze ojca. Nie ma po prostu sprzeczności, gdy raz mówimy, że to syn kupił sobie deskorolkę, a za chwilę, że to ojciec kupił mu tę samą deskorolkę, ponieważ syn kupił ją za pieniądze ojca, za jego zgodą i na jego wyraźne życzenie i chęć. I oczywiście, jeżeli ktoś w tym widzi sprzeczność, która znowu, nie wiem tak naprawdę, co ma udowodnić, to pewnie będzie tak robił i kontynuował swoje dzieło. Ja tu nie widzę problemu. Jak umiera Judasz? Tu również nie dostrzegam sprzeczności. Łukasz z kanału Śmiem Wątpić zaznacza w swoim filmie, że Mateusz pisze, że sam się powiesił Judasz, a natomiast, że Dzieje Apostolskie wspominają o jego upadku. Szkoda, że Łukasz z kanału Śmiem Wątpić nie dopisuje w swoim filmie takiej oto informacji, że według Dziejów Apostolskich Judasz spadł głową w dół, pękł na pół i wylały się z niego wnętrzności, bo to zmienia postać rzeczy. Przykład. Stoję na dachu wieżowca, strzelam sobie pistoletem w głowę i spadam na ziemię, roztrzaskuję sobie kręgosłup. Jedna osoba opowie, że umarłem w wyniku strzału w głowę, natomiast druga opowie, że w wyniku upadku na ziemię. Która ma rację? Myślę, że może to udowodnić jedynie lekarz, który stwierdzi, czy leciałem już martwy, czy może zmarłem w wyniku upadku o ziemię. A może dwa te fakty, czyli strzał w głowę i upadek na ziemię, spowodowały moją śmierć. Jednak jedna osoba powiedziała, że to strzał w głowę, a druga, że upadek. Czy jakaś z tych osób kłamała? No nie.
Oczywiście pozorna sprzeczność występuje i oczywiście znowu można budować wokół tego sensację, ale zdajemy sobie sprawę, że nie ma tutaj nic sensacyjnego. To samo przecież mogło być z Judaszem. Jan Lewandowski pisze, że Judasz powiesił się, a jego ciało nie zostało naruszone. Celnie przywołuje, że Żydzi nie mogli dotykać trupów. I w wyniku tego pozostawienia, rozkładu jego wnętrzności nastąpiła eksplozja, jeśli można tak powiedzieć. Przepraszam, czy lepiej może byłoby powiedzieć, że w wyniku ciśnień gazów jego wnętrzności wydobyły się na zewnątrz. W swoim tekście Jan Lewandowski przywołuje biologiczne skutki śmierci, to co się dzieje z organizmem po tym, jak umrze. Zachęcam jeszcze raz do przeczytania tego tekstu. I od cała sensacja, czyli możemy w skrócie powiedzieć, że Mateusz opisuje to, co się wydarzyło, czyli samobójstwo, a Łukasz, ewangelista w Dziejach Apostolskich, to, co stało się z ciałem Judasza. Jaki jest powód, dla którego pole nosi nazwę pola krwi? Tutaj krótko. W Dziejach Apostolskich nie jest napisane, że pole zostało nazwane polem krwi, dlatego, że wypłynęły na nie wnętrzności Judasza. Owszem, na podstawie niektórych tłumaczeń w Biblii można wyciągnąć taki wniosek, jednak gdy sięgnie się do oryginalnego języka greckiego, to taka zależność nie występuje. A wszystkie próby pogodzenia tych dwóch ewidentnie sprzecznych fragmentów wymagają dodawania faktów na lewo i prawo. Pozwolą Państwo, że zauważę, że jeżeli ktoś z punktu widzenia własnej percepcji stwierdzi, że jest to na siłę łączenie faktów, to chyba zgodzimy się, że niekoniecznie tak musi być. Mi pozostaje się z tym po prostu nie zgodzić. Lub naciągania tekstu biblijnego jak gumy od majtek. Ja to łączenie na siłę nazywam znajomością tekstów biblijnych, znajomością egzegezy biblijnej, antropologii, zasad logiki czy języka oryginalnego. Łukaszu, oczywiście możesz nazywać to naciąganiem gumy od majtek. Ja pozwolę się z takim twierdzeniem nie zgodzić. Czemu Bóg nie uzdrawia ludzi z amputowanymi kończynami? Czy nie uważasz, że to podejrzane, że Bóg uzdrawia tylko na przykład depresję, która zdiagnozowała sama osoba, która twierdzi, że jest uzdrowiona, używając Google'a? Używając tego samego Google można z łatwością znaleźć niezliczoną ilość uzdrowień i cudów zatwierdzonych przez Kościół katolicki. Uwaga, także cud amputowanej nogi. Dla Boga nie ma rzeczy trudnych, bo jest wszechmocny, nie? Przy samej tylko beatyfikacji Jana Pawła II do Watykanu zostało wysłanych kilka tysięcy świadectw o uzdrowieniach. Z tej całej masy wybrano 240, a z 240 wybrano jedno. Przypadek Marii Simon Pierre, siostry, która cierpiała na tę samą chorobę co Jan Paweł II, Parkinsona. Została z niej uzdrowiona 2 miesiące po śmierci Jana Pawła II. Nie wiem, czy opinia neurologa, u którego siostra leczyła się 4 lata, który to neurolog stwierdził całkowite cofnięcie się wszystkich objawów choroby, będzie dla Ciebie, Łukaszu, wiarygodna. Zgaduję, że nie, ale myślę, że warto byłoby dać sobie jakąś taką furtkę i poczytać także o innych uzdrowieniach i cudach, które właśnie Kościół katolicki zatwierdził. Zachęcam Państwa i Ciebie, Łukaszu, do prześledzenia bardzo dziwnych i irracjonalnych wydarzeń, których umysł ludzki nie ogarnia. W opisie pod tym filmem umieściłem linki do cudów i uzdrowień, które zatwierdził Kościół katolicki. Zastrzegam jednak, że w niektórych artykułach są tam wspomniane cuda niezatwierdzone. Proszę czytać po prostu z uwagą. A i żeby było jasne, mi, Łukaszu, też się to nie mieści w głowie. Rozumiem jednak, że dla Ciebie, Łukaszu, popraw mnie, jeżeli się mylę, wszystkie te cuda i uzdrowienia, skoro nie mieszczą się w głowie, to nie miały miejsca. Ja jednak z racji, że coś nie mieści się w głowie, tak jak chyba powiedziałem na samym początku, nie przyjmuję z zasady, że to się nie wydarzyło. A raczej odnajduję w tym jeden z dowodów na to, że Bóg działa i jest nieodgadniony w swoim działaniu. Że nas przerasta i że serce ludzkie nie jest w stanie tego pojąć. W temacie uzdrowień zachęcam Państwa i Ciebie, Łukaszu, także do przeczytania punktów 1506 i dalej katechizmu Kościoła katolickiego. Ja nie mogę tutaj cytować tych przepisów, bo film trwałby zbyt długo. Ale zapewniam Państwa, że rozwieję Państwa jakieś wątpliwości i inne tezy, które
Łukasz przywołuje w swoim filmie. Na przykład takie. Więc czemu Bóg nienawidzi tych, którym amputowano kończyny? Abstrahując, Łukaszu, proszę, wybacz mi, że jest to dosyć niezgrabny chwyt erystyczny. Czyli fałszywe założenie z pytaniem, które to pytanie ma potwierdzić to fałszywe założenie. Równie dobrze mógłbym zapytać, dlaczego Łukasz kłamie w swoich filmikach na YouTubie. Widzisz, założyłem, że kłamiesz. Ale tylko zapytałem dlaczego, by wzmocnić swój przekaz. Myślę, że dobre jest nie uciekanie do tak mało skutecznych metod przekonywania do swoich racji. Bóg nikogo nie nienawidzi. Czemu Bóg jest bezsilny wobec żelaznych rydwanów? Lecz Juda wyruszył z Szymeonem, swoim bratem, i pobili Kananejczyków mieszkających w Sefat, obłożyli je klątwą i nazwali to miasto Horma. Potem Juda zdobył Gazę wraz z jego okolicą i Aszkelon wraz z jego okolicą oraz Ekron wraz z jego okolicą. Większość Biblii tak wygląda. A Pan był z Judą. Objął on w posiadanie góry, lecz nie wypędził mieszkańców dolin, gdyż ci mieli żelazne wozy. Przyznam, że na tym etapie mam coraz więcej trudności i śmiałości w tym, czy dalej warto kontynuować polemikę z Łukaszem. Coraz więcej pojawia się dalej min, chwytów erystycznych, a coraz mniej poważnych argumentów. No na przykład, Łukaszu, pozwolisz, że zadam Ci pytanie, czy dobrym i wyrafinowanym sposobem na zdeprecjonowanie jakiegoś dzieła jest czytanie go w sposób taki, ze znudzoną miną, z ziewającym tonem, jeszcze z komentarzem, który ma zdeprecjonować w jakikolwiek sposób tę treść. No chyba takie sobie to jest. Twoją całą wypowiedzią, którą mógłbym spisać, mógłbym przedrzeźnić Cię w ten sam sposób, albo z książką, na przykład Twoją ulubioną, nie wiem czy taką jest, ale powiedzmy Bóg urojony, Dawkinsa. Jeżeli pojęcie Bóg ma być w ogóle do czegokolwiek przydatne, powinno się je rozumieć zgodnie z jego powszechnym użyciem jako odnoszące się... No chyba takie sobie to jest. Czemu Bóg jest bezsilny wobec żelaznych rydwanów? To, że Bóg pomagał w czymś Judzie, nie oznacza, że chciał pomagać mu we wszystkim, że zrobić za niego wszystko. Szczerze mówiąc, nie dostrzegam żadnej niespójności między tym, że Bóg jest w stanie zrobić wszystko, a tym, że Bóg nie zrobił wszystkiego wedle własnego naszego widzimisię. Poza tym myślę, że gdybyś staranniej i zrozumiale przeczytał ten fragment, to dałbyś szansę zrozumieć swoim widzom to, o czym ten fragment tak naprawdę jest. Że nie ma tam fragmentu, jak to zasugerowałeś znowu nieuczciwie w pytaniu, że Bóg przestraszył się żelaznych rydwanów. Przeczytajmy uważnie. Zdobył też Juda Gazę i jej okolice, Aszkelon i jego okolice oraz Ekron i jego okolice, a Pan był z Judą. Wziął potem Juda w posiadanie góry, natomiast mieszkańców doliny nie usunął z posiadłości, ponieważ mieli żelazne rydwany. No i jest tu po prostu napisane, że Pan był z Judą i że to Juda nie usunął żelaznych rydwanów. Nawiasem mówiąc, środka militarnego. Zatem to Juda nie usunął rydwanów, a nie Bóg z jakiegoś lęku, jak to zasugerowałeś. Tak odnosząc do naszego życia, być z Bogiem to nie oznacza być robokopem, który rozwala wszystkie jakiekolwiek niepowodzenia i trudności pojawiają się na naszej drodze. Bóg, dopuszczając jakieś nieprzyjemności, jakieś przeszkody, bariery w naszym życiu, właśnie w ten sposób najpełniej realizuje swoją miłość, bo chce w nas coś zmienić. Ojciec Paweł to chyba powiedział, że jeżeli Bóg chciałby dla nas cierpienia i zła, to spełniłby wszystkie nasze prośby. Po ludzku zatem uznajemy, że usunięcie przeszkody żelaznych rydwanów powoduje, że jesteśmy szczęśliwi. Rozwiązuje problem. A Bóg często wyrabia w nas jakieś cnoty, jakieś umiejętności, wypala w nas pychę poprzez zmaganie się z daną przeszkodą. Więc może dlatego Bóg nie usunął żelaznych rydwanów, a nie dlatego, że się ich przestraszył. Myślę, że też lepiej bym zrozumiał Twój zarzut, gdybyś wyjaśnił, o co chodzi, a nie wybuchnął śmiechem. Gdyż ci mieli żelazne wozy. Zdaję sobie sprawę z tego zabiegu, że czytasz coś znudzonym tonem,
kończysz wypowiedź, wybuchasz śmiechem i widz w sumie właściwie wszystko wie, że taka jest głupota, nie warta uwagi. Mi z takim stylem komunikacji jednak ciężko jest polemizować. Proszę Państwa, skończyłem dopiero czwarte pytanie, a ten film trwa już bardzo, bardzo długo. Zastanawiam się przed Państwem głośno, czy nie zatrzymać nagrywania w tym momencie. Po pierwsze dlatego, żeby nie serwować Państwu wszystkiego w tak jednej wielkiej porcji, a po drugie dlatego, że szczerze mówiąc, gdy przeglądam dalsze części omawianego filmu, to mam trochę wątpliwości, czy jest taka potrzeba polemizować dalej. Wolałbym bowiem polemizować na poziomie faktów, na temat kształtu nauczania Kościoła, a nie na zasadzie odpychania emocji czy zwracania uwagi na przedrzeźnienia. Jeżeli upadniesz, jest zły, bla, 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 bla. Czy nawet... Co to kurwa ma być? Postawmy zatem tu kropkę. To dla mnie chyba taki sygnał, że wystarczy. Jeżeli zdecydują się Państwo oglądać dalszą część filmu Łukasza, to zachęcam Państwa do skonfrontowania jego myśli z katechizmem Kościoła katolickiego, z Pismem Świętym, czy po prostu z zasadami logiki, antropologii, albo nawet często zwyczajnie strony google.pl. Na koniec bardzo proszę Państwa o nieskładanie jakichkolwiek oznaków nierzeczliwości czy niegrzeczności w stosunku do Łukasza. Znam Państwa i wiem, że nikomu z Was nie przyszło nawet coś takiego do głowy, ale być może są tu jacyś nowi widzowie, którzy natknęli się na ten materiał i bardzo Was o to proszę, nie róbcie takich rzeczy. Wolałbym Państwa poprosić na przykład o to, aby Państwo przeczytali wczorajszą Ewangelię i pomyśleli nad nią bardzo w temacie. A Ciebie, Łukaszu, jeżeli w jakimkolwiek aspekcie uraziłem, obraziłem, czy poczułeś się przeze mnie pouczony czy urażony, bardzo Cię przepraszam. Naprawdę nie miałem takich intencji. Chciałem polemizować z tym, o czym mówisz, z treścią Twojej wypowiedzi, a nie oceniać Ciebie jako osobę. Proszę, wybacz mi, jeżeli coś było z mojej strony nie tak. Dziękuję bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.